Siostro, a ty wiesz, że teraz jest niedziela palmowa w niedzielę? No wiem, wiem, przecież znam ten kalendarz dobrze. No i trzeba mieć palmę, a my nie mamy. I co teraz? No, może pójdziemy sobie tak na bulwary i tam pozrywamy jakieś gałązki, kwiatuszki i zrobimy. Nie, siostro, nie pójdziemy na żadne bulwary, bo nie można wychodzić z domu. Więc to chyba nie jest poważne. No ale tak boczkiem, boczkiem, jakiś pan policjant by nas spotkał, to my powiemy tak, o panie policjancie, bo my tu musimy zrobić palemki, bo jednak jest niedziela palmowa. To co? To jest niepoważne. Możemy chodzić po to, co jest konieczne do życia, a ja myślę, że w tym roku bez prawdziwej palemki, takiej żywej, przeżyjemy. Czyli może być nieżywa palemka? No może być taka inna trochę palemka. I teraz może ją zrobimy. Mam taki pomysł, żeby jednak zrobić palemkę. No to super, to już... A co siostra tu robi? Siostro, już jestem gotowa. Chciałabym zrobić taką inną palemkę. Znalazłam taki fajny wzór. Może powiem najpierw, co jest potrzebne, dobrze? Tak. Potrzebne są takie patyczki do szaszłyków. A jak nie ma? No myślę, że niech rodzice jakoś poszukają. Jeśli nie ma, to jakiś inny patyczek. Czasami mamy nawet od lizaka na przykład. O, taka będzie wtedy mini palemka. Tak, ja znalazłam właśnie fajne takie długie, no ale my mamy duży dom, to jest dużo rzeczy można znaleźć. I okien dużo też mamy. Tak, i drzwi. Kartki, ja mam kolorowe, ale to może być nawet zwykła biała kartka, bo ją możemy przecież pomalować na kolorowo, tak? Tak. Jakieś tam wstążeczki, wszystko co było w domu. Ładne. Klej, nożyczki, taśma klejąca i znalazłam też takie koraliki. Pamięta siostra, kiedyś robiłam różańce, bransoletki i mi to zostało, więc no nie wszyscy to muszą mieć, ale ja miałam. I tak, zaraz będziemy pokazywać jak robić, ale te kartki właśnie trzeba sobie... A to nie jest palemka, co to jest? Nie, tak... Siostro, ale to co to jest? Siostro, odwróć się to bokiem. To, a to, siostro, to jest łabędź. Ale bokiem, o! Jaki piękny! Nie ja go robiłam. To robiła jedna nasza siostra, siostra Teresa z papieru. Takie rzeczy też można zrobić. I też jest dużo wzorów. Jest piękny, prawda? Ja sobie pomyślałam, że później można nawet tu jajka włożyć wielkanocne, bo on tak o, ma trochę miejsca. Taka dekoracja. No to on tutaj będzie stał. No to ja już widzę, jaka to będzie palemka. Jak siostry mają takie zdolności, to będzie palemka jak żywa. Siostro, będzie na pewno ładna, kolorowa. Zapraszam siostrę, to razem zrobimy, będzie szybciej. Co mam robić? Oczywiście, ale dobra. Może najpierw pokażę, o co chodzi, dobrze? Pierwszy taki paseczek. Słuchajcie, więc bierzemy taki paseczek i go po prostu sklejamy. Na końcach troszkę kleju. O, sklejamy. I później... Ale to wygląda jak część łańcucha na choinkę. Tylko tak wygląda, siostro. Przebijamy tu, można poprosić rodziców. I jest coś takiego. Później bierzemy następny, tu trochę można mocniej, o. Następny kolor i też nabijamy. I wychodzą nam takie właśnie kolorowe, no palemki takie. Wielkanocne. Siostra, poczekaj, ja usiądę, też coś zrobię. Zapraszam, oczywiście. Zielona wstążeczka będzie pasować. Zawiążę.
ułożymy kokardkę i nasza dekoracja na niedzielę palmową będzie gotowa. I nikt nie powie, że nie mamy palemki, siostro. No i nie trzeba będzie panów policjantów przekonywać. Właśnie, tak. I że musimy iść. Ja jeszcze tylko zwiążę tu. Muszę ostrożnie, bo nie chciałabym, żebyś ręce. Tu jest trochę dłuższe. Zmiana. Proszę bardzo. Ładna? Bardzo mi się podoba. I bardzo prosta do zrobienia, także zachęcamy do zrobienia palemek, a później może służyć jako dekoracja, jak już będziemy na przykład się modlić, oczywiście online, i oglądać i uczestniczyć we mszy świętej, to taka palemka może nam też towarzyszyć na pamiątkę Niedzieli Palmowej. Bardzo to się siostra ładnie wymyśliła. Zachęcamy do robienia palemek i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Cześć Boże!